Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku nagramy sałatkę z komosą, idealną na lato. Bazą do przygotowania sałatki będzie komosa, przygotujemy ją tutaj, zaraz wam dokładnie pokażę jak. Do tego będzie fajny sos z masłem orzechowym, zrobimy go z sosem tamari, z octem jabłkowym, z sokiem z cytryny. A do tego, jeżeli chodzi o składniki, bazą będzie czerwona kapusta, papryka, połowa ogórka, marchewka, zielona cebulka i kolendra, ale jeżeli jej nie lubicie, można ją śmiało pominąć. Krok pierwszy, gotujemy komosę. Do przygotowania komosy będzie potrzebny średniej wielkości garnek, łyżka oliwy. Nagrzewamy oliwę. Tutaj mam 200 g komosy, to jest jedna szklanka. I podprażymy sobie delikatnie tą komosę, aby była sypka i chrupiąca. 2 minutki na wysokiej temperaturze. Podprażamy komosę, cały czas ją mieszając. Komosę mam już podprażoną, dodaję szczyptę soli i będziemy ją przygotować w proporcji 2 do 1, czyli na tą szklankę komosy tutaj mam 2 porcje wody. Doprowadzamy wodę do wrzenia ponownie, będziemy ją gotować pod przykryciem przez 15 minut. 200 g czerwonej kapusty kroimy jak najdrobniej w kostkę. Jedna duża marchewka albo 2 małe. Pół ogórka, obieram go i wykrawam środek. Jedna czerwona papryka, wykrawam nasiona. Trzy zielone cebulki. I kolendra, ale jeżeli nie lubicie, albo nie macie akurat w domu, nie zawsze jest u mnie w warzywniaku, szczypta. Znaczy nie szczypta, tylko garść taka. Warzywa mamy skrojone, w międzyczasie przygotuję sos, bo robi nam się jeszcze komosa. Bazą do sosu będzie nasze masło orzechowe, 70 g masła orzechowego. Sos sojowy tamari, 3 łyżki stołowe. Ocet jabłkowy, 1 łyżka stołowa. I syrop klonowy, 1 łyżka stołowa. Do tego nasz sok z cytryn sycylijskich, 2 łyżki stołowe. Dodamy jeszcze szczyptę chili, żeby był taki ostrzejszy. Sos sobie wymieszamy i do odpowiedniej konsystencji. Komosa nam już się ostudziła po gotowaniu. Jeden z ostatnich kroków, do naszych pociętych warzyw dodaję komosę. Mieszamy wszystkie składniki razem. Kolorowa sałatka gotowa. Pamiętajcie, nie dodawajcie od razu sosu, bo ten sos wam rozmoczy tą sałatkę. Lepiej to zrobić od razu przed podaniem. Tutaj mam jeszcze orzeszki ziemne, opcjonalny składnik, je sobie tak delikatnie rozmiażdżę. Troszkę sosu na koniec. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!